Siemano, witam wszystkich na 9. tygodniu sezonu grzewczego. Jak widzicie, musiałem czapkę zmienić, bo niestety coraz zimniej i trzeba po prostu się trochę chronić przed tym chłodem. Także zaczynamy. No, pogoda nam się trochę zmieniła. Niestety, bo chmurnie zaczęło się robić. Były opady deszczu, ale były też i słoneczne dni. Także ze słonecznymi dniami przymrozki, mgły, defrosty, także pełen wachlarz. Pompa ciepła daje radę. Dla tych, co nie wiedzą, to jest pompa ciepła 5,5 kW przerobiona z używanego klimatyzatora na kapilarze z wymiennikiem zamontowanym na zewnątrz, czyli taki a la monoblok. I teraz na te temperatury od plus 10 do minus 5 bardzo dobrze się ten układ sprawdza. Ogólnie zużycia, jak widzicie, było nawet 40 kWh, ale o tych zużyciach wspomnę za chwilę w ramce w Excelu. Jak to w tym tygodniu ogólnie wyglądało na poborze prądu? Także jak teraz jest, jest plus 10 i pompa pracuje mniej więcej od nocy, bo ona mi się w nocy włącza. Ja troszeczkę zmieniłem teraz tryb i na noc dałem tak troszkę zimnie, znaczy zimnie to 0,2 stopnia i zmieniłem histerezę z 1 stopnia na 0,5 stopnia, także przez dzień pompa mi się teraz nie idzie jednym ciągiem, a później długo stoi i znowu musi dom podnosić, tylko częściej mi się włącza, wyłącza, znaczy to częściej to jest, bo wcześniej to było tak, że chodziło na przykład do godziny 14, a później musiałem, jak ja o 16 wróciłem, czy tam do 12 chodziła, ją włączyć. A teraz sobie pochodzi na przykład o 12, jak się w domu wychłodzi, to za chwilę się układ uruchamia. No bałem się ogólnie tego, znaczy bałem się tego tematu, żeby się załączała, wyłączała, ale skoro to jest inwerter, to jej się tam nic nie dzieje i jak chodzi w cyklach takich nawet 4-godzinnych, jak teraz, to jest, mi się wydaje, bardzo dobrze. Jak widzicie, teraz pobór taki normalny to jest te 1400 W. Ale jak było około minus 5, minus 4, no to tak niżej 2000 W nie schodziło, bo czymś trzeba było podnosić po prostu ten cały zład wody i ogólnie też wszystkie defrosty napędzać, bo było taka mgła ostatnio, że już wam pokazuję, że zjadło mi 40 kWh. Nie dość, że było wietrzenie generalne domu, to później przyszła mgła i było tak około zera, także pompa tylko była odlodzona przy defroście, a później cały czas bałwan i z tym walczyła. Także przy tym, tak o, normalny dzień jak teraz plus 10, plus 5, ogólnie na grzejniki, bo ja mam układ cały grzejnikowy, grzeję to grzejnikami, o tym też wspomnę za chwilę. Na grzejniki idzie mi 38,5, z grzejników mi wraca 36,5 stopnia. I tutaj macie tak, o, jeszcze może wspomnę. Teraz właśnie, o, 51 stopni jest temperatura gazu i to jest normalne właśnie przy tych plus 10. Jeśli jest tak plus 5, to jest 40, około 6-5 stopni temperatura gazu. To wynika po prostu z temperatury zewnętrznej. Przy zerze jest też jakieś 40, tam 4-3. Nie jest wysilone. I tutaj też widzicie zasilanie, bo ja mam układ wężownicowy, o czym też za chwilę wspomnę. Z wymiennikami idzie 40, jeśli gaz jest teraz na 51 stopni, to z wymiennika na wężownicę idzie mi 42 stopnie, a wraca mi z powrotem na wymiennik 36 stopni. Jeśli jest jakieś plus 5, to tu jest około 40-41, a jak już jest koło zera i na minusie, to dochodzi do 40, przy czym już po prostu pompa już nie chodzi na 1400 W, tylko na przykład na 2000 W i próbuje to wszystko ratować. Także ogólnie układ się sprawdza, cały czas jest na minimalnym nastawie, czyli to u mnie te 17 stopni, to trzeba ogólnie ryczyć, to jest jakieś takie 38 stopni nastawu ogólnie z ładu wody i powiem wam, daje to na razie radę. W domu nawet mając 21,5 stopnia, kiedy mi się ogólnie temperatura podnosi, nie odczuwam tego, bo cały czas te grzejniki są, mają te 37-38 i cały czas to powietrze krąży i jest po prostu, jest komfortowo ogólnie. Także super, to się sprawdza na tą pogodę co teraz. Opalenie kopciuchu przy tych temperaturach
i jeszcze przy takim ciśnieniu to było coś strasznego. Także dalej jest ok, daję radę i zapraszam teraz wszystkich tych, co jeszcze nie wiedzą, czym ogrzewam i co ogrzewam, około 3-minutowy materiał i przejdziemy do tabelki, jak to już wychodzi całościowo. Dom ma 10 na 9,5 metra. Poddasze na razie jest nieogrzewane. Rok budowy 1980. Powierzchnia bez poddasza 165 m2. Powierzchnia ogrzewana 110 m2. Całość ogrzewana, grzejniki stalowe plus dwa aluminiowe i drabinka. I tak, piętro to jest 71 m2, czyli 184 m3. Tutaj znajduje się sterownik buforów, który pilnuje temperatury i grzeje, że tak powiem, cały dom, górę i dół. I na parterze jest 39 m2, to jest 82 m3. Reszta pomieszczeń, tutaj to są pomieszczenia użytkowe i są ogrzewane tak naprawdę teraz z tego, co te bufory promieniują. I tutaj jest też farelka 1000 W, która też pilnuje temperatury, bo dół, jak widzicie, jest jeszcze metr w ziemi. I tutaj mam ogólnie jest fundament, cegła jest na zewnątrz do poziomu tutaj płyty i od środka jest pustak żużlowy. Na górze mam pustak pianowy 25 cm, na to wszystko idzie styropian 10 cm i fundamenty są jeszcze styropiane 5 cm ocieplone, także taki średnio ocieplony dom. Także tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW. Przerobioną z używanego klimatyzatora. To jest inwerter na kapilarze. Do niej jest przyklejony wymiennik płytowy. To jest wszystko na zewnątrz, jak widzicie. I ogrzewam z ład wody. Tutaj 900 litrów. Z ład wody buforów. To jest system przeciwprądowy już zrobiony. Także ogrzewam poprzez wężownice, które generują straty. Bufory też generują swoje straty. I system ogólnie jest na grzejnikach, który też generuje straty, także to jest próba zobaczenia, ile taka pompa da radę po prostu, lepiej po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2-2,5 raza lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa i będzie to o wiele lepiej pracowało. I dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo ja grzeję prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda. W tym tygodniu już produkcja coraz słabsza, jak widzicie. Nawet największa produkcja było 17 i 17, to były tylko 2 dni, no a niestety reszta 5 dni nawet i było 1,35 kWh. Z instalacji 5 kW, także sami widzicie, słońca coraz mniej. Także jak było słonecznie, to od razu i przymrozki, ale zawsze to się rekompensowało tym, że tej energii słonecznej było na tyle, że po prostu bilansowało się zużycie z tym, z produkcją. No ale przewaga niestety jest dni już pochmurnych, może i cieplejszych, bo tam o 5 stopni cieplejszych, ale jednak jest tylko konsumpcja, nie ma produkcji, także no niestety, zima coraz bliżej. I no niestety, temperatura spada, zużycie wzrasta. Także standardowo, w lewym słupku jest zużycie pompy ciepła, w prawym słupku zużycie farelki. I jak widzicie, w miarę to równo jest, czy dni są słoneczne, czy dni są pochmurne, jednak nie ma aż takich dużych różnic, czyli dom jest jeszcze utrzymuje to swoje ciepło na tym stałym poziomie, ale jednak wiecie, plus, znaczy tak powiem tak, plus 5, plus 8, a minus 2 i to tak się dzieje też dynamicznie, to też nie wychłodzi nawet i nieocieplonego domu. I także w tym tygodniu 9 już zużycie pompy ciepła, samej pompy ciepła to jest 186 kWh. Zużycie farelki to jest 4 kWh, a pompa ciepła pracuje coraz dłużej, także farelka nie musi ogólnie praktycznie tylko w nocy tą różnicę temperatur pilnować. No i razem zużycie już w tym tygodniu to jest 200 kWh, także już dosyć takie spore zużycie. I ogólnie nadwyżkę jeszcze mam 1710 kWh,
Także skoczyło z 1900 do 1700. Także z tego co wychodzi, że cała nadwyżka poszła mi, ogrzewanie ukradło mi nadwyżkę, a produkcja z instalacji fotowoltaicznej pokryła mi zużycie domu. A tak jak wspomnę, u mnie zużycie domu, jak widzicie, to jest średnio 320-370 teraz, no to czyli mam jakieś 11-12 kWh na dobę. Także chociaż zużycie domowe mi pokryło, no i te 20%, które musimy oddać do zakładu energetycznego. I finalnie już przez te 9 tygodni pompa ciepła zużyła 1057 kWh, forelka zużyła 112 i ogólnie na całkowite ogrzewanie poszło mi 1179 kWh już na te 9 tygodni, także praktycznie 2 miesiące. Dobrze, źle, dużo, nie wiem, bo porównanie mam tylko do grzania buforami w tamtym roku. Jak grzałem buforem 450 litrów plus piec elektryczny 6 kW i w buforze była grzałka 2 kW, to ja już w tym okresie przepalałem po prostu w kopciuchu, bo zużycia miałem nawet ponad 50 kWh, jak były takie przymrozki, a tutaj mi się trzyma do 30, także widać różnica jest spora i nawet taki słaby układ jak ja mam właśnie na wężownicach daje radę, czyli jak będę miał już pompę ciepło na splicie, to będzie jeszcze lepiej, to o wiele lepiej, może jeszcze jakieś dodatkowe źródło grzania. Także jak widzicie na daną chwilę jadę prądem, mam jeszcze 1710 kWh. Myślę, że w grudniu już pewnie pod koniec, jak pod koniec grudnia, jeśli trzeba będzie, to będę przepalał, a jeśli nie, to może się uda dojechać tym do końca roku. Ale widząc, że tutaj już mam zużycie 200 kWh, a też zależy od pogody tak naprawdę, to zobaczymy jak to będzie. Oby jak najpóźniej, oby jak najmniej palić w tym kopciuchu. Wszystkie filmy związane właśnie z ogrzewaniem domu i tym całym projektem, czyli pompa ciepła czy da radę. Tutaj są wszystkie filmy z podsumowania wszystkich tygodni, jeśli kogoś by to wstecz interesowało, jaka była historia. I ogólnie w wszystkich playlistach moich możecie znaleźć bardzo dużo różnych ciekawostek, także zapraszam. I ogólnie zapraszam na mój kanał. Pompy ciepła, bufory, fotowoltaika, solar trackery, dużo różnych porad, tematów, ogólnie fajnych rzeczy, także zapraszam wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.